Że bo tak. Babcia Chmiel stwierdził, że skoro zbliża się kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem, przypomnijmy, że to zawsze 14 lipca, to warto byłoby napisać alternatywną wersję historii tego, co się tam wydarzyło. I wysłać Tytusa pod Grunwald. I to zrobił, więc zobaczmy, co Tytus robił, tudzież co zrobiłby, gdyby wziął udział w tej wielkiej bitwie. Jak rozprawił się z zakonem zamiast łobuzem czy kibolem, jak Tytus rycerzem zostać wolę. Tym razem Tytus zostaje pasowany na rycerza i przyczynia się do zwycięstwa pod Grunwaldem. Tytus, Romek i Atomek wzięli też udział w bitwie 1920 roku oraz Powstaniu Warszawskim, a sam Babcio Chmiel uwiecznił swoich bohaterów na murze Muzeum Powstania Warszawskiego. Podoba mi się to, że Babcio Chmiel zaangażował tą trójkę przyjaciół do opisywania rzeczy istotnych, do pokazywania polskiej historii, do tłumaczenia, dlaczego nasza historia jest rzeczywiście tak wyjątkowa. Znalazł nową formułę tak naprawdę, no bo to nie jest komiks. To są po prostu pojedyncze takie plansze. W branży komiksowej to się nazywa splash page na całą stronę. Dodatkowo do nich komentarz trochę naukowy, trochę prześmiewczy. To coś zupełnie nowego. Tego na świecie takich rzeczy nie ma specjalnie zbyt wielu. Babcio Chmiel od ponad 50 lat zaskakuje nas swoją wyobraźnią. Twórczość Babcia Chmiela ma takie znaczenie dla polskiej sceny komiksowej, dla moich festiwali, takie jak twórczość Einsteina dla fizyków. Co by tu narysować, żeby zostać sławnym? Babcia kiedyś powiedział, że żeby stworzyć Tytusa, wystarczyło mu kółeczko, prawda? Jeszcze dwa kółeczka jako uszy i kropeczki. Doceniam to, co babciu robił, szczególnie w pierwszych księgach, z powodu tego, jak syntetyczną, prostą i trafioną po prostu kreską operował. Powiedz, co prawdziwy fan Tytusa powinien mieć. Figurki Tytusa, kalendarze z Tytusem, znaczki pocztowe i koperty Poczty Polskiej z Tytusem, banknot Banku Humoru, figurki z KFC z Tytusem, pirackie przypinki z Tytusem, kubeczki związane z Tytusem z różnego rodzaju festiwalów, słuchowiska, praktycznie wszystkie książeczki z Tytusem, łącznie z pierwszymi wydaniami, gry komputerowe z Tytusem, epitafia. I tak, tak, można byłoby, tak, do wieczora mniej więcej tych tytusowych pamiątek, te tytusowe pamiątki wymieniać. 15 lipca Tytus wziąłby udział w bitwie pod Grunwaldem, gdyby rzeczywiście było to możliwe, a ja powiedziałem 14 lipca, dlatego że to twoje urodziny. 18 oczywiście, ale już teraz przyjmuję życzenia. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Przypomniałeś. A w naszym studiu kolejny gość, zdrastwujcie, to Swietłana Aleksiejewicz, białoruska dziennikarka, laureatka na